Czy pisanie manuskryptów to może być walka? Może, jeszcze jak. Zobaczcie, jak to wygląda w grze Inculinati od Yaza Games. Lecimy! W grze wcielamy się w tytułowego Inculinati, czyli zaklinacza żywego atramentu, no a właściwie to dopiero adepta tej sztuki. Pod czujnym okiem naszego nauczyciela poznajemy tajniki walk na marginalia, rysowania bestii, bo tak nazywani są nasi podopieczni, i poruszania się w świecie manuskryptów. Swoją drogą, spójrzcie na tego mistrza, nie wydaje się wam znajomy? Podobnego ananasa możemy sami wybrać jako bohatera, którym będziemy sterować. Humoru w tej grze nie brakuje, śmieszki, heheszki są tu praktycznie na każdym kroku, więc zluzujcie się przed włączeniem gry. Bez tego ani rusz. Jest tu niby jakaś fabuła, ale jest ona tak naprawdę nawet nie dodatkiem, a marginesem w całych tych marginaliach. Jest tak pokręcona, że nie będę tutaj dawał spoilerów, przekonajcie się sami. Gra wyszła 31 stycznia na konsolach i komputerach osobistych, m.in. w Game Passie, więc jak się naprawdę uprzecie, to możecie zagrać za dosłownie 4 zł. Wydana została we wczesnym dostępie i to widać. To znaczy technicznie gra dobrze działa, nie wyczułem żadnych baboli. Jest po prostu mało rzeczy, gdy gra się samemu. Ale to nie jest wada. A dlaczego? Bo gra to rogalik. Rozpoczynamy ją od wyboru naszego awatara, czyli Tyci Inculinati, czyli odbicia nas na planszy do walki. Na dziś mamy do wyboru 3 bohaterów, Karczmarkę, Młynarza i Cudaka, którym to możemy nadać dowolne imiona oczywiście. I jest to wybór właściwie kosmetyczny, bo pozostałe opcje jak bestie, akcje dłoni i talenty, o obu tych rzeczach jeszcze powiem, możemy wybierać dowolnie. No dobrze, bohater wybrany i co dalej? Właściwie to jeszcze przed wybieramy poziom trudności podejścia, tutaj nazywanego podróżą. Poziomy te są zabawnie opisywane, ale dla purystów jest wyjaśnienie w nawiasie. A jak wygląda sama podróż? Są tutaj 4 plansze, w których poznajemy losy naszego mistrza i na końcu każdej z nich zawsze walczymy z innym Inculinati. Zaczynamy zawsze od lewej i dalej sami już wybieramy ścieżkę, która doprowadzi nas do tego ostatecznego starcia. Na naszej drodze będziemy walczyć, spotkamy kupców i będziemy uczestniczyć w innych ciekawych wydarzeniach. W grze mamy kilka, nazwijmy to, zasobów. Pierwszym i podstawowym są pióra. To są nasze żyćka, tracimy je, gdy przegrywamy walkę. Drugim jest złoto, za nie kupujemy na przykład wyżej wymienione w sklepach, do których możemy dojść po drodze. Trzecim i moim zdaniem najważniejszym jest prestiż. I tutaj jak w życiu, im bardziej cię znają, tym łatwiej o dostanie lepszych fantów za darmo. Dosłownie, prestiż służy też do wykupywania specjalnych bestii, aby ułatwić sobie start. Po każdej podróży zostajemy tylko ze zdobytym prestiżem, resztę musimy zbierać od nowa. Poza podróżą mamy tutaj jeszcze 3 rzeczy do wspomnienia. Jeśli nie lubimy rogalikowości i chcielibyśmy po prostu powalczyć, to twórcy dają nam taką możliwość w trybie pojedynek. Możemy w nim zmierzyć się z Inculinati sterowanym przez sztuczną inteligencję albo drugiego gracza, niestety na razie tylko lokalnie w trybie przypominającym gorące pośladki. W grze jest też samouczek, który jest zestawieniem plansz mających nam pokazać, z czym się to wszystko je. I do pewnego momentu było to pomocne, niestety potem były takie, które mimo robienia tego, co się nam wskazuje, się nie udawały i trochę mnie to zirytowało. Ale przebrnąłem. Ostatnim elementem, o którym chciałbym tu wspomnieć, jest bestiariusz, gdzie możemy poczytać o każdej z bestii, poznać na spokojnie jej mocne i słabe strony. Czas na mięsko. Mowa oczywiście o walce. I tutaj serio autorów poniosła wyobraźnia. Średniowieczni pisarze mieli bujną wyobraźnię, ale mam wrażenie, że nie aż tak. W bój po naszych marginaliach poślemy uzbrojone w miecze, łuki i włócznie psy, króliki i lisy, ale to jest wersja light. Bardziej pokręcone są bestie z serii Kreatury, Diabły czy inne zwierzęta jak Kot Biskup, czy moim zdaniem zbyt mocny Pan Ślimak, który pożera ofiary na raz. Poza bestiami w walce wspomogą nas akcje dłoni, czyli takie boskie interwencje nas, rysowników, które będą przywoływane przez tycich. Mamy też talenty, czyli takie modyfikatory. A jak przebiega sama walka? Tutaj do głosu dochodzą pozostałe zasoby. Żywy atrament, za który rysujemy bestie i znudzenie. To drugie polega na tym, że za każdym razem jak rysujemy daną bestię, dostaje ona +1 do tegoż znudzenia, przez co kolejne rysowanie jej kosztuje więcej atramentu. Skomplikowane, prawda? Ale tylko na nomen omen papierze. Same walki są turowe i na zmianę. Dodatkowo, jak już ruszymy jedną bestią, to musimy już jej ruch wykonać do końca. Jednostki poza biciem wroga mogą się na przykład modlić, leczyć innych i jeszcze wiele, wiele różnych rzeczy. Wszystkiego naprawdę nie będę zdradzał. Pole walki też jest pełne ciekawostek. I tak mamy przeszkody stacjonarne, jak i takie, które po prostu nas atakują, albo nawet zabijają na raz, jak na koniec tury w nich zostajemy.
Często i gęsto porozlewany jest też atrament, co zrozumiałe, skądś trzeba przecież brać te zasoby. Dynamizm wymusza na nas tak zwana apokalipsa w postaci znacznego utrudnienia czy też ograniczenia pola walki. Jakbym miał podsumować ten aspekt, jest przyjemnie urozmaicony. Wszystkie te czynniki sprawiają, że walki można prowadzić na naprawdę różne sposoby. Zdecydowanie plusik. Słowo o oprawie. Wizualia prezentują się bardzo dobrze. Tło, pola walki i dodatki na nich to miks rysunku z prawdziwością, bym powiedział. Bestie są, jak na początku wspomniałem, pomysłowo rysowane i bardzo dobrze animowane. A te pojawiające się czasami ręce naszych Inkulinati wezwanych przez Tycich są dobrze wpasowane. Nie kłuje taki miks. Do muzyki też nie mam większych zarzutów, poza tym, że chciałbym jej po prostu więcej. Odgłosy naszych bestii są czasem dziwne, ale w większości pasują do aparycji czy funkcji, jak na przykład biskupi. Jeszcze taka ciekawostka. Podczas bitew z innymi Inkulinati u góry ekranu w miarę postępu bitwy będzie się pisała jej powieść. Fajne to, ale szczerze, ja po pierwszej nie zwracałem więcej na to uwagi. Po prostu teksty się powielały. Skandalicznie powiem, że czepialstwa nie będzie. Jeden jedyny zarzut, jaki mam do gry, to jest to, że trochę mało tego wszystkiego. Od cztery plansze z tymi samymi Inkulinati, które możemy katować. Gra jest niewystarczająco rogalikowa, albo z drugiej strony za mało tutaj fabuły. Chciałbym, aby w którąś stronę był ten nacisk. Mimo to Inkulinati to bardzo dobra gra, widać tutaj dużo pracy i wiele artyzmu. Przez to, że jest w Game Passie, grzechem byłoby nie spróbować. A i muszę to powiedzieć, w napisach znalazłem kolegę, Paweł, pozdrawiam. Krótko, zagrajcie w Inkulinati. Warto. Jak widać, średniowiecze da się lubić. Ja wracam nakarmić pana ślimaka, a wy, jeśli nie macie jeszcze dość polskich gier, to klikajcie w odnośnik, który pojawi się zaraz gdzieś o tutaj. Dziękuję pięknie za uwagę, trzymajcie się, cześć!